Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ostatnie piwo z Artezana. Imperialny Stout. Samiec Alfa. Dopisek leżakowany z płatkami dębowymi z beczki po Bourbonie. Czyli super. Stout Ris leżakowany w beczce niestety popłynął do kanału, bo się okazało, że się tam zakaził. Natomiast potem zrobiono wersję z beczkami czy z płatkami dębowymi. Ekstrakt 24,3% czy też stopni Plato. Alkohol 10%. IBU 90. Słusznie. Jak mawia Wojtek Frączyk, słusznie i naukowo. IBU w Risach może nawet przekraczać 100. Dlaczego? Dlatego, że tam jest bardzo dużo ekstraktu, bardzo dużo słodyczu i coś musi to kontrować. Jeżeli nie ma odpowiedniej kontry, to taki ris może być wyklejający, za słodki, mdły. Jeżeli będzie odpowiednia goryczka, będzie to lepiej ze sobą grało. Dla mnie idealny ris jest bardzo gorzki, dosyć słodki, dość alkoholowy, gęsty, lepki, kleisty, likierowy. To jest dla mnie idealny ris. Powiem szczerze, że bardzo mi smakował Mr. Hearts Rock z pracowni piwa z Krakowa, który piłem w Setka Pub na urodzinach. Ciekaw jestem, jak wypadnie Samiec Alfa, bo na tę chwilę, czyli pamiętając to, co piłem w Poznaniu, powiedziałbym, że najlepszy ris jest z pracowni. No i no. Płatki dębowe robią robotę. Jest wanilia, jest taka gęstość, jest taka, no. Tutaj troszkę mu pomogę tą pianę zrobić. Pur hard, jak mawiają w... Piękna piana, prawda? I piękne szkło, które tam pianę podkreśla. Szkło jest z browaru Upslope, niebrandowane. Bardzo fajne. Taki mini tulip z Duvela. Mógłby być bardziej intensywny ten aromat. Ale jest nieźle. Beczka dębowa, lekka taka nuta. Trochę jakby mleczna, ale to jest ta wanilia właśnie. Taki trochę waniliowy shake. Super. No, próbujemy. No. Trochę by mu się przydało... Kurde, dobre jest. Bardzo dobra waniliowość, ta taka beczkowa. Nie pożałowali chłopaki płatków. Dobra goryczka. Jest to wszystko gładkie. Nie ma tu ostrości, aczkolwiek alkohol jest dość mocno wyczuwalny. Ale w taki w miarę przyjemny sposób. Jakbyście pili jakiś dobry destylat, który szybko... jest taki lotny trochę. Ten alkohol jest taki lotny. Natomiast no... on nie jest aż tak easy drinking, jak był Mr. Hard Rocks. On jest bardziej degustacyjny, ale to jest jak najbardziej zaleta risa. Risa, jaki powinien być, bo inaczej, jeżeli on będzie się łatwo pił, to szybko się upijecie, a nie o to chodzi w degustacji risa. Wyraźna nuta kawowa, jeszcze kawowość podkreśla ta pianka, taka jak na espresso. Ona nie jest może zbyt obfita, ale drobno pęcherzykowa, drobniutka, beżowa. Niesamowicie gładki jest. To jest podobnie jak ten ris z pracowni. Tam też była gładkość i dużo czekolady. Tutaj aż tak dużo czekolady nie ma, ale jest wanilia. Jest wanilia z płatków dębowych i to jest... To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Tygrysy, czyli takie tygrysy jak ja. W zasadzie to jestem lwem, jeżeli chodzi o znak zodiaku. Powiem wam, że któregoś razu się zdziwiłem, że tygrys jest większy od lwa. Zastanawialiście się kiedyś nad tym?
zwiększy. Pewnie by pokonał lwa. Mógłby być bardziej intensywny aromat, ale nawet to, co jest, znaczy to jest bardzo dobre, tylko żeby było tego więcej. Pozwoliłem mu się ogrzać chyba z 40 minut od wyjęcia z lodówki, więc to jest temperatura już może niepokojowa, ale taka bliżej 14 niż 14, nawet 15, 16 stopni niż 10. Picie takiego piwa w temperaturze poniżej 10 stopni to jest zbrodnia, grzech, powinno się odcinać za to ręce. Dlatego, że to piwo wtedy nie może ujawnić całego swojego bogactwa. To wszystko jest zduszone przez tę niską temperaturę. To jest to, co ja mówiłem już dawno. Płatki dębowe robią robotę. I tutaj zrobiły. Bo pewnie z samego piwa bym nie był, znaczy uważam, że nie zachwyciłbym się nim, że powiedziałbym, że jest lepsze niż to z pracowni, dlatego, że jest tu mniej tej czekolady, ale te płatki dębowe, ta waniliowa nuta, która super gra z tą czekoladą, z tą kawą, no jest to super połączenie, po prostu no w mój gust trafia. Bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry Riz. No oczywiście, to nie jest Imperial Biscuit Tea Break. To nie jest Black z Mikkelera. Ale jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Piłem wiele gorszych Rizów zagranicznych. No muszę powiedzieć, że ostatnie trzy Rizy są naprawdę niezłe. Zresztą, jeżeli potrafimy robić dobre portery bałtyckie, dlaczego mielibyśmy nie robić dobrych Rizów? Bardzo dobre piwo, polecam. Spróbujcie, a ten film nie wiem, kiedy się ukaże, ale jak gdzieś będziecie mogli, to spróbujcie. To piwo by się prosiło wręcz o to, żeby je butelkować, małe buteleczki 0,3, nabijać numerki i sprzedawać i kupić powiedzmy z 10 i leżakować i za 10 lat spróbować. Może być niebywały efekt. Niesamowicie gładkie. Niskie nasycenie. No, po prostu taka schłodzona czekolada z wanilią w płynie. Dosyć, znaczy rzadsza niż czekolada, ale jednak mimo wszystko bardzo przyjemna, bardzo taka smooth, bardzo taka aksamitna. Naprawdę bardzo dobre piwo. No, ci, którzy po prostu sądzili, że po różnych tam różnorakich wpadkach, że artezan się kończy, że bez sensu, że ten... To jest naprawdę piwo klasy światowej. Nie jest najlepsze na świecie, ale jest takie, że nie musimy się tego piwa wstydzić. Jakbym nim poczęstował sędziów z zagranicy, na pewno byliby pod wrażeniem. Brawo artezan i wasze zdrowie.